że dobrze mi widzicie, aczkolwiek oświetlenie jest trochę beznadziejne. Niestety. Właśnie wyruszyłem z chaty. Idę sobie przez moje miasto, mam kamerę sobie z przodu zapuszczoną. I idę sobie właśnie po Destiny. Jest koło 12. Jak już pewnie dojdę, to już będzie sklep otwarty. Nie chciałem wyjść za szybko, żeby tam nie stać niepotrzebnie. Także kupuję tylko samą grę. Mam nadzieję, że wyłapię jakieś gadżety. Byłem ostatnio, to był fajny brelok przez E, nie? Wredny, żeby nie było. No, widziałem też kubek, może być jakoś koszulka, zobaczę ile będą kosztować. Może coś wyłapię, jakaś nagroda będzie. Sorry, że to światło jest takie beznadziejne, ale niestety nie jest to za dobrze oświetlona ulica. No, właśnie autobus będzie przejeżdżał. Zobaczcie, jak jest kasowy autobus. Taki szybki był, żeby nie było go widać. A odnośnie Destiny, to wiecie co, mam takie jakieś obawy, że będzie po prostu, niby jest duże, ale może będzie za małe. Z tego co na razie wiadomo, to będzie dostępne ziemia, parę miejscówek na ziemi. Nie wiem, czy dowiemy się całej historii, jak to się wszystko zaczęło, jak to się wszystko skończyło. Ta cała nasza złota era, niby ta w przyszłości oczywiście mówię. Będziemy mieli też księżyc. Czekajcie, muszę przejść na drugą stronę. Będziemy mieli też księżyc, na którym będzie pewnie dużo do odkrywania. Do tego dostaniemy Mars i Wenus. Ale zobaczymy, jak to będzie duże. Może nie wiem, czy będą jeszcze jakieś inne planety, które będziemy mogli zwiedzać i toczyć wolkę. Zobaczymy w ogóle, jak się cała gra skończy. Sorry, znowu beznadziejne oświetlenie. Także jak graliście w betę, to zapewne wiecie, że jest fajny, otwarty świat. Można sobie zwiedzać, można sobie chodzić. Lokacje są stosunkowo duże. No, ale jak będą to tylko trzy planety... O, teraz to już w ogóle mnie nie widać. Jak będą to tylko trzy planety, to właśnie nie wiadomo, czy to nie będzie przypadkiem za małe. Dostajemy tutaj porównanie do Mass Effecta. Mass Effect dostaliśmy dużo miejscówek, ale miejscówki to były po prostu bardzo krótkie, korytarzowa struktura. I w sumie nie można było się tam w sumie nawet rozpędzić. Mieliśmy też możliwość skanowania planet, ale nie mogliśmy na nich lądować. Było tego dosyć sporo, nie powiem. Ale nie wiadomo, jak będzie właśnie z tym Destiny. Także mam nadzieję, że się jeszcze temat rozwinie z tym Destiny i będziemy mieli więcej miejscówek, no ale zobaczymy. Dobra, ja się na razie rozłączam. Już połączę, jak będę już w samym sklepie. Także do usłyszenia za chwilę. No hej. No hej, jestem już po. Już kupiłem. Jak widzicie, nocę w reklamówce sobie spokojnie. Myślałem, że będzie większa kolejka, ale jak widzieliście, nie było za dużo ludzi. Także było super, wszystko poszło pięknie. Jak już dotrę do domu, to wam pokażę, co mam.
co kupiłem. Oczywiście będzie coś dla was. Kurde, nie w tą stronę się patrzę, kamera jest z drugiej strony. No, teraz sobie mogę spokojnie iść do chaty. Już grom. Także jutro jak z pracy przyjdę, to sobie na pewno zapuszczę. I tak jak już mówiłem, zobaczę, co nam bardziej przygotowało. Jak zwykle tutaj jest beznadziejne oświetlenie. No. Także mam nadzieję, że uświadczą nam dobrą fabułą, dobrą historią. Może dowiemy się coś więcej o tym przybyszu, który nas ocalił. Zobaczymy, na ile Bungie pozwoli nam poznać historię. Także jestem bardzo ciekawy, jestem podekscytowany. Poza tym moja żona mówiła, żebym był bezpieczny, a ja do niej mówię, że ja jestem bezpieczny, zawsze zakładam prezerwatywę. Także nie puszczajcie tego swoim dzieciom. No, dobra, to na razie, zobaczymy się w domu. Hej. Ach ja. Cześć wszystkim, po raz kolejny. Jak widzieliście, byłem już po Destiny, także już mam kopię swoją. Tutaj mała prezentacja. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Nagrywam dopiero dzisiaj, już wczoraj byłem po Destiny, ale dopiero dzisiaj zacząłem nagrywać. Przy okazji tego, że byłem, zaraz rozlosujemy nagrody za zeszłe, za jak rozpakowywałem Aidena i za Assassin's Creed'a. I przy okazji jeszcze kupiłem sobie koszulkę i jeszcze mam małe coś na konkurs jeszcze dzisiaj dla was, na dzisiaj, teraz. Także na początek pójdzie Aiden. Już wam pokazywałem. Brelok już jest zapakowany, tylko czeka na wygraną. Zrobimy to losowanie, zrobimy w tradycyjny sposób. Czyli w czapeczce mam przygotowane imiona. Wrzucam odwróconą stroną. Pomieszam trochę i wyciągam jeden, żeby nie było. Oj, czekaj, bo nie mogę wyciągnąć. Dobra. Mam. Jedną osobę mam. I to jest, nie wiem czy dobrze przeczytam, Nothing Blade 343. Pokazuję do kamery. I Brelok leci do ciebie. Kładę. Adres wysyłać na PW, na forum. Ja już wyjmę te. Oj. Sorry, że nie wygraliście reszcie. No ale dobra, tak już jest. Następny był Assassin's Creed i mówiłem, że do pierwszego leci gra na czwórkę. Także też już mam przygotowane. Wszystkich, co byli w komentarzach, jak widzicie, też mam napisane. W tradycyjny sposób odwrócono wrzucam, zamykam, mieszam, żeby nie było. Mam nadzieję, że nic nie wypadło. Nie, dobra. Wyciągam jedną. O. I leci do Mateusz Kaczmarkiewicz. Jak widać, żeby nie było, że kłamie. Kładę. Przygotowane. Mam jeszcze. Były jeszcze Alien Isolation z Batmana i z Grand Theft Auto. Zostały jeszcze czterech, także jeszcze z trzech jeszcze może ktoś wygrać, także dobra, robię to samo. Pierwsze losuję Isolation, Alien. Dobra, wybieram jedną. Leci do dźwiękoświta. Wiem, że nie lubisz takich rzeczy, ale zrób z tym, co chcesz. Następny będzie Batman. I znowuż losuję. O. Nothing Blade 343. Jak widać,
Batman leci do ciebie. Został jeszcze Grand Theft Auto. To jest... Mi to się bardzo podoba. Takie fajne. Ale... Zaraz to komuś wyślę. I zaraz zobaczymy komu. Zostały jeszcze dwa. Mieszam, nie patrzę. Dobra, wyciągam. Oj, miałem dwa wyciągałem, sorry. Wyciągamy jedno. Dobra, mam jedno. I leci do... Marek Nowak. Marek. Grand Theft Auto leci do ciebie. Dobra, to jest rozlosowane. Ja was jeszcze w międzyczasie zaproszę na mały unboxing PlayStation 4 biały. Także możecie sobie zobaczyć. Nie ma żadnego komentarza. Nie wiem, czy będę jakiś komentarz wrzucę. Zrobił to mój brat. On sobie kupił PlayStation białe, także możecie zobaczyć. Pudełko jest w niemieckich języku. Także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jest to wersja bundle z Destiny, wczoraj zakupiona. Także ja was zapraszam na filmik i zobaczymy się po filmiku i po filmiku będzie konkurs Destiny. Mam nadzieję, że wam się mały unboxing podobał. PlayStation białe jest po prostu super, mi się strasznie podoba. Biały pad, biały PlayStation, fajny srebrny znaczek, super wygląda. No, niestety jeszcze sobie nie kupiłem, może sobie w przyszłości kupię. Ale tak jak obiecałem, mam znowuż coś dla was. Jest to brelok z Destiny. Możecie zobaczyć trochę bliżej. Nie wiem, czy dobrze widać. Także taki fajny upominek z racji tego, że Destiny wyszło i że to oglądacie. A odnośnie pytań, to tak jak mówiłem, piszcie pytania w komentarzach, to nie ma znaczenia.
Tu chodzi bardziej o to, o fun, o zabawę, niż o to, żeby mieć jakąś, który jest lepszy, który jest gorszy, albo coś takiego. Także tylko chodzi o zabawę. Także mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Możecie kopiować swoje komentarze, nie ma to znaczenia. Pytania są bardzo proste. Wszystko znajdziecie w filmiku albo w filmikach. Pierwsze to jest, po co szłem w nocy? Jak widzieliście na początku filmiku, tylko wystarczy, że podać, powiecie, po co poszłem. Drugie, jakiego koloru jest PlayStation 4, które widzieliście, który był mały unboxing. Trzecie pytanie to jest, kto rozpakowywał, kto robił unboxing tego PlayStation 4. I może jeszcze... I możecie podać trzy postacie, którymi można grać w Destiny. Także te cztery pytania, jeżeli podacie na nie odpowiedzi, jak zawsze zrobię, albo zrobię przy następnej okazji filmiku losowanie, albo zrobię po prostu, zapodam na forum albo na komentarzach. Jeszcze nie wiem, zobaczę. Napiszę pewnie w opisie, także możecie tam przeczytać. Jak zwykle dwa tygodnie macie na odpowiedzi. Także ja już dziękuję. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zawsze to pomaga. Więcej filmików może być. I oczywiście zapraszam na forum ps3trofeklub.pl. Nie wiem czemu, ale zawsze mi się, kurde, nie mogę wymówić tej nazwy. ps3trofeklub.pl. Zapraszam, forum, głównie o trofeach, wsparcie, trofea, poradniki. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ale oczywiście nie tylko, są jeszcze dużo innych tematów. Także dzięki, do usłyszenia następnym razem. Hej!